Program drugi Polskiego Radia. To już 12. Mazurek! Słucha. Mazurek słucha. Byt określa świadomość, a muzyka tematykę spotkania. Dzień dobry, nazywam się Robert Mazurek. Moim gościem jest profesor Grzegorz Motyka, wybitny historyk Ukrainy, ale nie tylko Ukrainy, jak się później okaże. Cześć Grzegorzu. Cześć, dzień dobry Państwu. No to zrobiło nam się tak i rokowo, i dynamicznie, i jednocześnie powiedziałbym tak troszkę duszy szczypaciem. O, przepraszam, to po rosyjsku było. Teraz tak nie można. Muzyka dla Ukraińców jest bardzo ważna i rzeczywiście w Polsce mało znany jest ta scena muzyczna ukraińska. Oprócz Okeanu Elzy, przepraszam, to chyba nikt. Ale jednocześnie powstają tam rzeczywiście bardzo, bardzo fajne utwory muzyczne. Zresztą nie tylko na Ukrainie. Także. Zresztą nie tylko na Ukrainie, zresztą nie tylko rockowe. A propos jeszcze rockowych, to Hajdamaki nagrały płytę przecież swego czasu z Wagleckim. Tak jest. Tak. Ale my nie o muzyce będziemy głównie rozmawiali. No, zacząć nie można rozmowy o Ukrainie bez tego, co się tam teraz dzieje. Czy ciebie to boli osobiście, bo widzisz miasta, które znasz, bo widzisz te tereny, które, nie wiem, odwiedzałeś? Tak, to jest no, rzeczywiście sytuacja, kiedy wybuchają rakiety, bomby, kiedy są bombardowane miasta, w których się spędziło mnóstwo czasu, a pierwszego dnia zbombardowany był Łuck. Łuck był pierwszym miastem na Ukrainie, które w swoim życiu widziałem. Wiele czasu spędziłem w Kijowie i to, że jak padają te nazwy dzielnic, czy nawet tych miejscowości podkijowskich, to są nazwy, które gdzieś są mi znane, bliskie, więc rzeczywiście obserwuję to z takim podwójnym przejęciem. Znaczy, po pierwsze z przejęciem, ponieważ oto naród dumnych, wolnych ludzi musi stawiać opór inwazji obcego państwa i to jest właśnie naturalne. Właśnie jak się okazuje obcego, prawda? Dla wielu Rosjan to jakie to obce, my bracia. Dla wielu Rosjan i tak jeżeli się czyta wypowiedzi Putina, to warto sobie uświadomić, że on naprawdę tak uważa, że nie ma czegoś takiego jak oddzielny naród ukraiński. No to jest mniej więcej tak jakby, nie wiem, no Podlasie chciało się odłączyć i powiedziało, że my jesteśmy oddzielni. Z jego punktu widzenia zaczyna wyglądać tak, że rzeczywiście tak faktycznie jest i to traktuje jako pewien paradoks. W Rosji można powiedzieć jest taka, i to rzeczywiście od lat można było zaobserwować, pewna taka trauma po przerwanym procesie rusyfikacji, który prowadzili carowie i to zostało zastąpione przez eksperyment Związku Sowieckiego i uważa się w kręgach elit, niekoniecznie to jest tak wyrażane często wprost, że gdyby ten projekt carski, rosyjski trwał i gdyby ten projekt carski jeszcze wprowadzał projekty oświatowe, nie bojąc się rewolucji, to wówczas doszłoby do zrusyfikowania, pełnego zrusyfikowania Ukraińców i Białorusinów. Natomiast rewolucja bolszewicka to wszystko przerwała, podbudowała ich tożsamość narodową i teraz nowa Rosja musi się zmierzyć. Ciekawe jestem, jak oni to koncypują. No, ja mam wrażenie, że ale to może tylko moje, że ich raczej sowietyzowano, nie tyle nawet rusyfikowano, ich wszystkich sowietyzowano. Nie wiem skąd to wzmożenie ukraińskie miałoby nastąpić. To prawda, ja się z tym zgadzam, natomiast rzecz po prostu polegała na tym, że władze bolszewickie, by utrzymać się przy władzy, utworzyły szereg narodowych republik, których taki narodowy charakter, autonomia były w dużej mierze fasadowe, chociaż jednocześnie, wbrew temu, co często sobie wyobrażamy, ci pierwsi sekretarze w poszczególnych republikach mieli całkiem spore wpływy, możliwości działania, ale w tym obrębie tego sowieckiego kosmosu. I tu nam się historyczna rozmowa zrobiła. Zaczęliśmy od tego, co się dzieje teraz. No, od tego, że bombardują te miasta, które widziałeś. No ja nie ukrywam, moje również. Ja nawet Charkowa żałuję, chociaż zawsze wydawało mi się to strasznie brzydkie miasto. Przepraszam wszystkich mieszkańców Charkowa, którzy być może jakimś cudem nas tych, którzy musieli uciec z Charkowa, którzy nas teraz słuchają, ale to jest jednak jakieś niesamowite, że Polacy tak bardzo też to przeżywają, prawda? Tak, myślę, że po części jest to oczywiście zaskoczeniem, ale też jest to naturalne. Po pierwsze jest to bliski kraj, to są sąsiedzi, znamy się, dyskutujemy ze sobą, bardzo często się nie zgadzając w różnych kwestiach. Wielu Ukraińców mieszkało w Polsce, ale przede wszystkim jest w polskiej takiej naturze, w takim kodzie kulturalnym jednak zapisane bardzo głęboko, że jeżeli słyszymy, że ktoś się broni, jeżeli słyszymy, że ktoś robi powstanie, to my w sposób taki naturalny sympatyzujemy z powstańcami, z tymi, którzy się bronią przeciwko tym, którzy najechali. Nie bardzo nawet wgłębiając się, kto zrobił powstanie, przeciwko komu i dlaczego. Czyli najpierw popieramy powstańców, później się orientujemy, o co chodzi. Dokładnie. Myślę, że tak rzeczywiście jest. Wiele osób w Polsce z tego powodu się zżyma, a ja przyznam się szczerze, że bardzo lubię ten nasz fragment takiego polskiego etosu. Bardzo rzeczywiście nagle, nieoczekiwanie, Ukraińcy stali się nam bardzo bliscy. I ja to przeżywam w ten sposób. Patrzę na ludzi dookoła, o których nie podejrzewałem o jakieś sympatie ukraińskie, bo też ich nigdy nie wyrażali, bo nie było potrzeby. Ludzi, którzy nigdy na Ukrainie nie byli, którzy we Lwowie nawet nie byli, a nagle teraz są bardzo, bardzo współczujący. Ale powtórzę, trzeba zrozumieć, że oni zostali najechani przez Rosję. Rosję, która w dodatku zagraża Polsce. Gdyby to nawet działo się na antypodach, to należałoby sympatyzować z napadniętymi w sposób tak, w dodatku brutalny, w sytuacji, kiedy są bombardowane szpitale położnicze, piekarnie, szkoły i właściwie bezczelnie, cynicznie minister spraw zagranicznych mówił, że to jest taka demilitaryzacja szpitala, bo przecież oni mówili, że należy z tego szpitala. Tam był pułk Azow. No, niektórzy z tych żołnierzy pułku Azowa tak się zamaskowali, że nawet w ciąży zaszli. To prawda, że rzeczywiście ten cynizm rosyjskiej propagandy jest zaskakujący, ale warto się w niego wczytywać i warto spojrzeć, co jest za tą taką pierwszą fasadą. Bo wtedy można zobaczyć, że na przykład jak Putin wzywa żołnierzy ukraińskich, żeby obalili własny rząd, to tak naprawdę nie chodzi mu o to, żeby żołnierze ukraińscy go obalili, tylko uwiarygadnia działania dywersantów, którzy próbowali zabić Zeleńskiego i przejąć władzę. No to był Enej, ukraiński, polski zespół. Porozmawiamy trochę o ukraińskiej tożsamości, bo dla nas ona jest, jeśli ktoś się w to wgryzie trochę, jest o tyle trudna do zrozumienia, że nam się tożsamość narodowa kojarzy ewidentnie z językiem, prawda? Polacy to Polacy, bo mówią po polsku. Węgrzy to Węgrzy, bo mówią w języku nieznanym nikomu. A Ukraińcy to Ukraińcy, a mówią po rosyjsku. Nie wszyscy, rzecz jasna, ale niektórzy. Ukraińcy jednak w większości mówią w ukraińskim, natomiast rzeczywiście jest fenomen. Dzisiaj można tak powiedzieć, fenomen wielu Ukraińców jest bardziej rosyjskojęzycznych niż ukraińskojęzycznych, natomiast mają taką ukraińską tożsamość państwową. I to jest, myślę, że można tak powiedzieć śmiało, sukces tych ostatnich 30 lat ukraińskiej niepodległości. Myślę, że ta polityka... kilkunastu, bardziej niż 30. Myślę, że jednak od samego początku pojawiał się ten problem. I ja bym nie doceniał takich... czasami rzeczy, które zwykłemu widzowi na co dzień, jak obserwuje działania polityków, to wydaje się, że one są takie, ojej, takie strasznie zbiurokratyzowane, do niczego się to wszystko nie nadaje, takie łatwo krytykaństwo. Natomiast w sumie, summa summarum, w ciągu tych 30 lat kolejne ekipy prezydenckie i rządowe potrafiły z tych obywateli Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, która przeżyła straszliwy kryzys na początku lat 90. 80. Taki niewyobrażalny z polskiego punktu widzenia, bo ja pamiętam swoje pierwsze wizyty w Kijowie, czy właśnie w Łódzku, gdzie na ulicach nie było światła, bo oszczędzano na... Nie było chodników, umówmy się. Och, chodników, to swoją drogą, ale wyłączano światło w nocy i jeżeli się nie znało dobrze topografii miasta, to krążyć po nim było po prostu zwyczajnie niemożliwością. Bieda była straszliwa, a pomimo to w ciągu no właśnie tych 30 lat takiego spokojnego budowania krok za krokiem tożsamości, otwartości na te różnice językowe, stworzono taki naród obywatelski, gdzie jest możliwy fenomen żydobanderowca, czyli takiego zlepienia takich dwóch absolutnych przeciwieństw. To co to są żydobanderowcy? Bo ja mam wrażenie, że to jest taka figura ironiczna na złość Rosjanom, którzy oskarżali ich wszystkich, no rosyjskim imperialistom, nacjonalistom, bądźmy precyzyjni, którzy oskarżali wszystkich Ukraińców o to, że są banderowcami. No to zgłaszają się Żydzi i mówią, to my też? Żydobanderowiec to jest właściwie określenie ukute przez Rosjan jako wyraz swoistej irytacji, że dosyć liczne środowiska żydowskie na Ukrainie, bodajże, jeśli mnie pamięć nie mieli, około 100 000 ludzi, generalnie poparły ukraińską państwowość. I to do tego stopnia, że weszły w taki dialog z historią opowiadaną przez środowiska nacjonalistyczne, nie widząc tutaj jakiejś sprzeczności poza tymi fragmentami dotyczącymi II wojny światowej, Babiego Jaru. I z rosyjskiej perspektywy jest to tak coś niezgodnego z naturą, że pojawił się taki zwrot żydobanderowiec jako coś obraźliwego, co zostało następnie przez Ukraińców z dużym poczuciem humoru przyjęte jako własne określenie. Ja nie wiedziałem, że to najpierw Rosjanie wymyślili. I to jest, przynajmniej według mojej wiedzy, to jest rosyjski epitet, który Ukraińcy przyjmują następnie na klatę i odwracają jego znaczenie. No dobrze, ale to ciągle... Jesteśmy przy tej ukraińskiej tożsamości, tej stworzonej już w pod koniec XX, na początku XXI wieku, w XXI wieku. No i mamy tak, język tych ludzi nie łączy, to wiemy. Nie do końca łączy ich religia, bo jakkolwiek są chrześcijanami, no to niektórzy są grekokatolikami, to zachodnia Ukraina, inni są prawosławni, no i tu też jedni są patriarchatu moskiewskiego, znaczy wierni patriarchatowi moskiewskiemu, inni nie. No i zaczynają się jakieś... A jeszcze inni są w ogóle niereligijni, bo 70 lat uczenia, że religia to opium dla mas, swoje piętno odcisnęło. No więc co ich łączy? Myślę, że jednak łączyło ich takie przekonanie, że jesteśmy w jednym państwie. Tą elitę początkową rządową łączył po prostu biznes. Oni szybko zrozumieli, że w swoim kraju mogą robić duże pieniądze, a w Rosji przyjdą po prostu większe rekiny, które ich po prostu zjedzą. I w związku z tym ten kraj ma, istnienie niepodległego państwa ma taką wymierną wartość nawet dla kogoś, kto nie czuje się patriotą. Mówię o tych takich biznesach. No dobrze, ale skąd ten patriotyzm? O to pytam właśnie. A jednocześnie były bardzo silne środowiska, w dużej mierze inteligencje, ale też narodowe, które nawiązywały do tej tradycji nieustannej właściwie walki o niepodległość, którą Ukraińcy podjęli na końcu I wojny światowej, gdzie ujawniły się dwa środowiska takie potężne. Znaczy na Ukrainie wschodniej elity, w zaborze pruskim, przepraszam, rosyjskim, te środowiska, które uważały, że no właśnie, Ukraina to nie Rosja i trzeba stworzyć niepodległe państwo ukraińskie, i bardzo silne, a właściwie jeszcze silniejsze tożsamościowe środowisko zachodnich Ukraińców, mieszkańców Austro-Węgier, które powstawało w swojej tożsamości w takim silnym zwarciu z Polakami i dokonało bardzo istotnego wyboru. To znaczy oni zdecydowali, że nie zostają żadnymi Austriakami, tylko chcą się zjednoczyć z tą wschodnią Ukrainą. I jeśli 120 lat temu rzeczywiście mogły powstać dwa narody ukraińskie, to dzisiaj mamy jeden. O tym, dlaczego nie ma z kolei państwa wspólnego polsko-ukraińskiego, to porozmawiamy za chwilę. To było WW i Hajdamaki, a ze mną w studiu jest wciąż profesor Grzegorz Motyka. Jest rok 1988. Nie żeby dzisiaj, ale wtedy chrzest Rusi Kijowskiej Włodzimierz Wielki ordynuje, I co? I to się wtedy zaczyna coś, co z jednej strony Ukraińcy nazywają początkiem ich państwowości, z drugiej strony Rosjanie nazywają początkiem swojej państwowości. Tak, można powiedzieć, że w ten sposób właśnie zaczyna się na pewno początek Ukrainy i tutaj bym jednak przyznawał rację kolegom ukraińskim, że mają pełne prawo do tej tradycji włodzimierzowej, kijowskiej. Natomiast nie odmawiałbym tego też prawa w żadnym wypadku Rosjanom przykładania wagi do tej tradycji, bo rzeczywiście w ten sposób chrześcijaństwo wschodnie, prawosławie staje się dominujące na w tej części Europy. Profesor Stryjek niedawno zwrócił uwagę w Tygodniku Powszechnym, że Rosjanie nie mogą nawet zrezygnować z tej części tradycji włodzimierzowej, bo wtedy ich tradycja państwowa byłaby krótsza o kilkaset lat i stawaliby się takim młodszym bratem. Poza tym jak ją zacząć? Od czego ją wtedy zacząć? No, jeżeli nie od chrztu Rusi, no to od czego mieliby ją rozpoczynać? Faktycznie zaczyna się historia Rosji wtedy, kiedy się wydobywają spod więzów mongolskich i rozpoczyna się rosyjska ekspansja. Przy czym dodajmy, bo jest też naród, którego nie ma, i księstwo, które nie istnieje, a właściwie dokonano, można powiedzieć, ludobójstwa. Znaczy jest księstwo nowogrodzkie wymieniane jako te, które było tym pierwszym księstwem ruskim, które zostało wymordowane przez Iwana Groźnego. Rosjanie załatwili to między sobą. Nie między sobą, ponieważ w latach 90., kiedy była takie duże odkrycie, pierestrojka, otwarcie, próba demokratyzacji Rosji, był fascynujący wywiad rosyjskiego archeologa, który prowadził badania w Nowogródce. Nowogród Wielki to oczywiście nie tak. Zupełnie inny etnos narodowy. Przez lata my wiemy, że tak, przez lata to była Ruś. Tam, gdzie dziś Ukraina, to przez lata była Ruś. Mieliśmy z nią bardzo skomplikowane relacje. No ale te relacje zostały ucięte w latach sienkiewiczowskich, czyli w czasach ogniem i mieczem, ucięte ugodą perejasławską, kiedy w 1654 roku Chmielnicki oddał Ukrainę, wszedł w sojusz z carem, tak? I to skończyło się tym, że on myślał, że będzie jak z królem Polski, na równych zasadach, a car miał nieco inną wizję tego sojuszu. Właśnie, dobrze to opisałeś, tą różnicę, bo Rosjanie uważali, że to po prostu jest oddanie Ukrainy w ręce rosyjskie. Chmielnicki, który marzył o własnym państwie, traktował tą umowę zwyczajnie jako taki kolejny sojusz taktyczny, który zawiera w ówczesnym czasie. Ja myślę, że z polskiego punktu widzenia ważniejsza jest rzecz jeszcze troszeczkę inna. Tak, spójrzmy jeszcze bardziej z lotu ptaka na całą tą historię. W XVII wieku doszło do zwarcia między Rzeczpospolitą a, można powiedzieć, Rosją dzisiejszą. Moskwą. Kto będzie na tym terenie między Warszawą a Kijowem władcą? Między Warszawą, Kijowem a Moskwą. Tak, może ten to sposób. Będzie patronem dzisiejszej Ukrainy, tak? Nie tylko. Chodzi? To nie była wojna o Ukrainę. Wówczas toczone wojny między Rzeczpospolitą a Moskwą to były wojny o to, kto będzie panował między Bałtykiem a Morzem Czarnym. I właśnie w połowie XVII wieku Polska tą wojnę z Moskwą przegrała i odtąd następuje takie przechodzenie w kolejną zależność wobec Rosji. Pierwszy, który próbuje to zmienić, pomijając cesarza Francuzów, to jest Józef Piłsudski, który przez sojusz Piłsudski-Petlura próbuje wydobyć nas z tej sytuacji. Ty uciekasz już do XX wieku, a ja wracam do XVII, bo 4 lata po Perejaslawiu nie weszła w życie w zasadzie, ale została zawarta Unia w Chadziaczu. To jest takie miasteczko, które wzbudza mój sentyment, bo to była taka szansa. Naczytałem się Jesienicy po prostu. szansę na Rzeczpospolitą trojga narodów. Litwa, Polska, korona, Litwa i Ruś. I to była bardzo dobra z całą pewnością koncepcja, ale dobrze ona wyglądała, mam wrażenie, na papierze, na którym ją spisano. Natomiast biorąc, było za późno, ale było też zbyt dużo uprzedzeń pomiędzy szlachtą, która nie chciała, po prostu nie traktowała z góry kozaków, którzy z kolei bronili jednak prawosławia przed nacierającym katolicyzmem i uważali, że pójście na kompromis z Rzeczpospolitą to też nie jest to, że bliższa jest jednak ta prawosławna Moskwa. Wydaje mi się, że szanse na realizację tego pomysłu były niewielkie. Chyba większe miał już hetman Mazepa, który próbował się z kolei zerwać te kajdany wiążące go z Rosją. Zawarł sojusz z Karolem XII, ale też królem Stanisławem Leszczyńskim. Za dużo tych wszystkich nazwisk. Będzie o kozakach, to już wiadomo. Profesor Grzegorz Motyka jest ciągle z nami. Kto to byli kozacy? To była taka właściwie formacja ludzi wolnych, trochę dzikich, których podstawowym rzemiosłem była walka zbrojna. Mieszkali na tych odległych kresach, dzikich polach. Sami uważali się mieli takie poczucie, że uprawiają szlachetny zawód, w związku z tym należy im się szlachectwo. Szlachta Rzeczpospolitej oczywiście w żadnym razie o tym nie myślała. Kiedy była wojna z państwami ościennymi, zwłaszcza z Turcją i Tatarami, to tworzyliśmy w sposób taki naturalny sojusz zbrojny. Kłopoty się zaczynały, kiedy panowały lata pokoju. Wówczas wychodziły te animozje. Oni nie mieli też trochę i w efekcie prowadziło to do kolejnych buntów. No i XVII wiek to jest czas tych buntów kozackich przeciwko Rzeczpospolitej i zwrócenia się w stronę Moskwy. Nasza wojna z Moskwą skończyła się rozejmem andruszowskim. Ta wojna w XVII wieku. No i to jest ten czas, kiedy straciła Rzeczpospolita te tereny, gdzie teraz toczy się wojna. Czernichów, Kijów, Smoleńsk, no ale w Smoleńsku teraz nie toczy się wojna, no to zresztą to księstwo litewskie straciło Smoleńsk, no i Zaporoże, bo które miało być niby wspólnym takim kondominium moskiewsko-polskim, no ale skończyło się na tym, że to Rosja położyła na tym łapę. Czy to był koniec marzeń polskich o jakimś takim sojuszu z dzisiejszą Ukrainą? Następne marzenia były dopiero w gruncie rzeczy w wieku XX, bo te nieśmiałe marzenia, które się gdzieś tam pojawiały, chociażby w czasie powstania styczniowego, gdzie odwoływano się do tej symboliki kozackiej, były rzeczywiście dosyć nieśmiałe. Bardziej raczej podkreślano tą taką niechęć między szlachtą a kozakami, jednocześnie zaczytując się w opowieściach o kozackich walkach. Wystarczy sobie przypomnieć Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza i jego gigantyczną popularność w jego... Kozacy nie są tam bohaterami przesadnie pozytywnymi. Ale nie są też tak negatywnymi, jak niektórzy postrzegają. I jeżeli się to połączy z panem Wołodyjowskim, i to warto o tym powiedzieć, z tą taką sceną, gdzie w stanicy Chrebtiowskiej jest opowieść o tym, jak kozaków ścinał jeden z tych szlachciców i że jak jest... I wieczorem śni mu się Jezus i on zostaje księdzem, bo sobie uświadomił, jakiego strasznego barbarzyństwa wobec tych kozaków, Ukraińców się dopuścił, to widać, że nie jest to taka oczywista historia, jak krytycy Sienkiewicza by chcieli to przedstawiać. Tam mamy zresztą taką... Scena, a właściwie to nie jest scena. Przedstawiony jest u Sienkiewicza dwóch bohaterów i dwie postawy. Polski, to znaczy szlachty polskiej wobec Ukrainy. Jest kniaź Wiśniewiecki, który uważa, że miejsce kozaka jest na palu, i jest wojewoda Kisiel, ruski wojewoda prawosławny, który uważa, że trzeba im dać wolność, swobodę i wejść z nimi w sojusz, prawda? Przy czym Wiśniewiecki jest jednocześnie, wyrasta z tych rusińskich rodów. Oczywiście. Szlachecki jest etnicznie, jest Ukraińcem, tak jak Wołodyjowski chociażby. To pokazuje całą skomplikowanie tej historii. Zabawę, bo zaraz powiesz, że Janosik był Słowakiem, a Wołodyjowski Ukraińcem. A to wiesz, w perelowskim takim postrzeganiu świata wszyscy to Polacy. Nie, pochodził z etosu, z etniczności ukraińskiej. Natomiast problem polegał na tym, że szlachta kozacka, rusińska polonizowała się, parła oglądała się na centrum mieszczące się w Warszawie. Natomiast chłopi, nawet jeżeli przybyli z Mazowsza, to z biegiem lat się ukrainizowali, byśmy dzisiaj powiedzieli. Związali się z tą większością rusińską, ukraińską, która była na tym terenie. Natomiast to, co jest ciekawe rzeczywiście, co nas odróżnia od Rosjan, Polaków i Rosjan, to podejście do tej historii i pozwól, że opowiem o pewnym toaście, który został wzniesiony w 2001 roku w imieniu całej polskiej delegacji. Byliśmy wtedy na takiej kilkudniowej objazdowej konferencji, gdzie była też paru historyków rosyjskich, którzy zawsze się tak rozstawiali, żeby jeden był na początku, drugi na końcu. Jeden mówił sentymentalnie, moje korzenie rodzinne związane są z tą miejscowością. Drugi tak na zimno przedstawiał analizę, dlaczego Rosja i Ukraina powinny być razem, bo dzięki temu wygrywają. I to każdego dnia przybierało coraz bardziej antyeuropejsko, a ostatniego to wręcz już taką antypolską formę. I w odpowiedzi na to wszystko w imieniu naszej delegacji profesor Grzegorz Mazur wzniósł taki uzgodniony między nami toast za trzech hetmanów: Sahaidacznego, Chmielnickiego i Mazepę. I wszyscy Ukraińcy doskonale zrozumieli, co chcemy powiedzieć, że hetman Sahaidaczny to jest ten, gdzie Polacy i Ukraińcy razem wygrali z Turkami pod Chocimiem. Hetman Chmielnicki to jest ten, który wygrał z Polską, ale mamy szacunek dla człowieka, który nas pokonał i wzniesiemy za niego kielich. A hetman Mazepa to jest ten, który zbuntował się przeciwko Rosjanom, przegrał i tu było spojrzenie na Rosjan, czy wy potrafilibyście wznieść toast za Mazepę, tak jak my wznosimy za Chmielnickiego. To była piosenka jazzu, która jest taką ścieżką dźwiękową do serialu litewskiego, między innymi o litewskich żołnierzach wyklętych, którzy walczyli po wojnie z Sowietami. No bo ja mówiłem, że profesor Grzegorz Motyka jest specjalistą nie tylko od Ukrainy, tylko jak się okazuje od Litwy, Łotwy, Estonii. Ja to mówi Litwa, Łotwa, Kutwa. To może za dużo powiedziane, natomiast interesuje mnie rzeczywiście proces sowietyzacji, zwłaszcza tej powojennej w tych republikach i teraz nawet właściwie nawet dzisiaj w nocy siedziałem i próbowałem zobaczyć, jak wyglądała represja, deportacja, taka druga fala deportacji narodowościowych, która miała miejsce w latach 47-51. Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, 500 000 tak lekko ręką licząc ludzi wywiezionych na Syberię. A takie multietniczne państwo, taka Rzeczpospolita trojga narodów, a właściwie wielu narodów, to mrzonka zupełna, to nie mogło przetrwać? Tak w ogóle, czy... Nie, to nie była mrzonka. To oczywiście szansa na to była, tylko że to byłaby taka lekcja zadana dla wszystkich, dla całej elity ówczesnej Rzeczpospolitej. I gdyby tą lekcję rzeczywiście odrobiono, bo to nie było łatwe pokonać własne uprzedzenia, doprowadzić do tego, żeby biskupi unicy mieli równe prawa, ale też prawosławni, żeby mieli równe prawa, bo kozacy się buntowali też w obronie prawosławia i uważali się za obrońców religii. I to rzeczywiście doprowadziłoby do powstania takiego tworu państwowego, który by właściwie ostał się na tej mapie Europy, nie zostałby w XVIII wieku rozebrany przez trzy ościenne państwa, a wówczas historia świata potoczyłaby się w sposób oczywisty zupełnie inaczej. Próbował do tego właśnie nawiązać Piłsudski w 20 roku, nie? Więc to była jednak taka wizja, za którą marszałkowi należy być wdzięcznym. Słuchaj, a cofnijmy się troszeczkę i wytłumacz nam, skąd się wzięła Ukraina? Skąd się wzięła sama nazwa? No bo mówimy Ruś, 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 Później nam Ruś znika, bo Ukraina obecna staje się częścią Rosji, a później mówimy nagle Ukraina. Ukraina to jest, tu się językoznawcy oburzą, to jest kraj ziemi. To są takie ziemie pogranicza. Pojawia się ta nazwa w piśmie w końcu XII wieku. W XVI-XVII już jest coraz bardziej odnoszona do kijowskiego i czernichowskiego. I w XIX wieku Hruszewski pisze historię Rusi, Ukrainy już jako taką podstawę, że Ukraina to jest coś innego niż Rosja. Musimy się czymś odróżnić, to my jesteśmy Ukraińcami, a oni są Rosjanami. W XIX wieku wymyśla się narody. I Hruszewski, no dlatego go Sowieci koniec końców zabili. A Ukraińcy uznają za bohatera. A Ukraińcy uznają za bohatera. To ciągle przy muzyce litewskiej jesteśmy? Tak, to jest zespół Skyle i Aistė Smilgevičiūtė, zespół, który nagrał m.in. płytę ku czci litewskich żołnierzy wyklętych, a grał w 2014 roku dla ukraińskich żołnierzy broniących ojczyzny na ziemi donieckiej. A skąd taki chłopak jak ty, chłopak z północnego Mazowsza, idący na studia historyczne na KUL w zmierzchającym PRL-u, zainteresował się Ukrainą? Ja się zajmuję XX wiekiem, II wojną światową, zbrodniami masowymi. Same urocze historie, naprawdę. Dla mnie osobiście bardzo fascynujące, natomiast rzeczywiście było tak, że wśród tej tematyki też była problematyka ukraińska. Mnie interesowało m.in. co się działo, co się naprawdę stało w Bieszczadach po II wojnie światowej i na studiach swojemu mistrzowi, profesorowi Tomaszowi Strzemboszowi zaproponowałem 3 tematy pracy magisterskiej i on wygrał ten bieszczadzki, ukraiński i tak zostałem przy sprawach ukraińskich. A poznałeś wdowę po generale Świeczewskim? Nie, ale z nią korespondowałem. Ja rozmawiałem z panią Władysławą Świeczewską, to jeszcze do niedawna mieszkała w centrum Warszawy, ale bo tak się szybko złożyło, jak patrzę na tę twoją karierę. Wszystkie książki i monografie są o jakichś strasznych rzeczach. Naprawdę strasznych. Wołyń, ludobójcza czystka, wojna po wojnie, antysowieckie powstanie, od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, w Kręgu, w Bieszczadach. Są tytuły twoich książek po prostu... Ale na białych Polaków obława, no też jest o strasznych rzeczach, no, bo o polowaniu na powojenną partyzantkę. Powiedz mi, no właśnie to nie jest tak, że patrzysz na tę historię, myślisz sobie, przecież, no przecież to można znienawidzić i Ukraińców, i Rosjan, i wszystkich. Nie, to ja myślę, że... Ojej, to bardzo dobre pytanie na dłuższą rozmowę przy kieliszku wina. Ja wierzę rzeczywiście w to, że poprzez badanie ludobójstw, masowych zbrodni można tak na zasadzie takiej kropla za kroplą drążąca skała doprowadzić do tego, że kiedyś tego typu strasznych zjawisk będzie mniej. Między innymi dlatego się tym zajmuje i ciekawi mnie ta cała gałąź w tej chwili, czy dyscyplina zajmująca się porównawczo ludobójstwami. Grzegorz Motyka, profesor Grzegorz Motyka był naszym gościem. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień w znacznie lepszych czasach.